Wszystko zaczyna się od tego dźwięku. To bicie serca. Wtedy poznajesz ją, pierwszą z sióstr. Życie bywa tak bajkowa i pełna kolorów, że aż kręci ci się w głowie. I choć potrafi dać w kość i bywa przewrotna, to jeśli otworzysz się na nią taką, jaka jest i dasz jej szansę, zaznasz prawdziwego szczęścia. Ale prędzej czy później przyjdzie czas, abyś poznał drugą siostrę. Jej imię to śmierć. Nikt nie uniknie tego spotkania. Także ty. Chciałbyś być na nie przygotowany. Ale czy to w ogóle możliwe? Napawa cię lękiem, to zrozumiałe. Ale pamiętaj, żadna z nich nie jest ani dobra, ani zła. Po prostu są. Współistnieją. Nie ma życia bez śmierci, ani śmierci bez życia. Cześć kochani, witam na kanale Dorota's Freaks. Szczególnie gorąco witam, gdyż dzisiaj mierzymy się z niezwykłym wyzwaniem. Możecie uwierzyć, że razem dotarliśmy do finału konkursu NYX Face Awards Polska. A dzisiejszy filmik poświęcony jest właśnie zadaniu finałowemu. Znaleźliśmy się w top 5, a temat to life, czyli życie. Cały czas mówię, że my podejmujemy to wyzwanie, bo słuchajcie, bez was dobrze wiecie, że nie dałabym rady. Ja jestem taka, że wolę wam pokazywać tą miłą i fajną stronę tego wszystkiego, tej całej twórczości, ale ta trudniejsza też gdzieś tam jest. Tylko po prostu nie chcę wam zawracać nią głowy. I dlatego właśnie tak ważne jest dla mnie wasze wsparcie. Każdy miły, konkretny, konstruktywny komentarz jest dla mnie po prostu na wagę złota. Te mniej pozytywne swoją drogą też, bo mocno uodparniają. Oczywiście jestem bardzo ciekawa, jak podobała mi się moja interpretacja tematu. Starałam się, żeby właśnie była ona taka bardzo moja. I dlatego jestem bardzo ciekawa, czy do was też przemawia taka interpretacja dwóch jakby natur życia, czy dwóch stron życia, czyli tej pięknej, kolorowej, wręcz bajkowej, a z drugiej strony coś, o czym też nie możemy zapominać, coś, z czym każdemu z nas kiedyś przyjdzie się zmierzyć, tą najciemniejszą stronę życia, czyli śmierć. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy to do was przemawia i oczywiście wszystkie lajki i subskrypcje są mile widziane, a teraz przechodzimy do malowania. A zaczynam od serducha. Narysowałam wcześniej na kartce 5 takich serc, oczywiście w różnych momentach bicia. I pierwsze z nich odrysowuję teraz białą kredką. Wypełniam kolorem i zaczynam od różu. A jest to NYX Vivid Bright, czyli cień w kremie. I użyję tutaj całkiem sporo kolorów tego produktu. Teraz przechodzę do fioletu. Całość tego wzoru, łącznie właśnie z sercem, maluję dość tak intuicyjnie i wrażeniowo, jeśli chodzi o kolory. Dobierałam je dosyć spontanicznie, nie były zaplanowane. W tym momencie maluję tę żyłkę, do tego użyłam takiego głębokiego koloru bordo. Jeszcze sporo akcentów w jasnym fiolecie. Na górze jeszcze pojawi się sporo jasnego turkusu, fioletu i troszeczkę niebieskiego. I to tyle, jeśli chodzi o kolory serducha. Ponieważ styl, który sobie tutaj wybrałam, wymaga wyrazistych konturów, obrysowuję całość Epic Inklinerem, który ma świetny, precyzyjny pędzelek, który doskonale się tutaj nada. Oczyszczam jeszcze tylko kontury i pierwsze serce mam już gotowe. Teraz kolejne, ale nie będę malować go od samego początku, ponieważ jest ono po prostu troszeczkę mniejsze w niektórych miejscach.
Wymazuję w tych miejscach oczywiście chusteczkami do demakijażu i poprawiam kontury. I robię tak w sumie 5 razy. Przy niektórych klatkach potrzebne jest przemalowanie któregoś z elementów albo dodanie światła gdzieniegdzie, tak żeby ten ruch wyglądał jak najbardziej naturalnie. A przynajmniej prawdopodobnie. I z ostatnim namalowanym sercem już zostaję i przechodzę do dalszej części. Całe ciało i twarz maluję mieszanką podkładu Stay Matte But Not Flat w kolorze 1-3 i różowej farby FX. Próbuję Wam teraz pokazać mój projekt, taki bardzo delikatny szkic, ale chyba jest zbyt delikatny i go nie widać zbyt dobrze. Brązową farbą FX maluję gałęzie. I kolejny raz sięgam po Vivid Brights, tym razem są to pomarańczowy, żółty i bordowy. Bordowym nieco jeszcze przechodzę na gałęzie, żeby dopasować ten kolor do całej reszty. Żeby dodać faktury gałęziom, dodaję jeszcze trochę białych refleksów. Następnie maluję jeszcze kwiat wychodzący z serca, tutaj w ruch idzie biała, żółta SFX, różowy Vivid Brights i czerwona kredka do oczu. A następnie mnóstwo białych kwiatków, wzorowanych mniej więcej na kwiatach wiśni. Jak widzicie, wszystko maluję jeszcze bez konturów. Kontury namaluję wszystkie za jednym razem. Maluję też kilka dosłownie zielonych, dużych liści, bo resztę przykleję, będą troszkę bardziej trójwymiarowe. Z paletki Smoke & Highlight wybieram kolor numer 12, czyli taki ciemny brąz i robię nim cienie. Czarne kontury zaczynam od motyla i na nim także trzeba namalować trochę szczegółów. I jadę dalej, tych konturów jest tutaj całkiem sporo. Chociaż kontur jest tutaj całkiem wyraźny, to staram się jednak go troszeczkę różnicować, żeby linia nie była w każdym miejscu tak samo gruba. I przechodzę do twarzy, a twarz potraktowałam też dosyć malarsko, bo te produkty NYX Vivid Brights i farby SFX aż się o to proszą, żeby potraktować je właśnie jak farby, chociażby olejne. Naprawdę podobnie się nimi pracuje. Nakładam za pomocą nieco sztywniejszego pędzelka, tutaj również z NYX-a, i tworzę coś w rodzaju plamek i smug. Tym sposobem konturuję twarz i wyjątkowo wszystkiego nie blenduję bardzo dokładnie. Podobnie zaczynam makijaż oczu, nakładając fioletowy NYX Vivid Brights, a wykańczam cieniami z paletki NYX Ultimate Brights. W makijażu ust nadal główną rolę grają Vivid Brights, to jest naprawdę bardzo uniwersalny produkt. I dodaję jeszcze trochę refleksów za pomocą białej farby na ustach, na nosie, w wewnętrznych kącikach oczu, a w zewnętrznych dodaję jeszcze zielony akcent. No i oczywiście dodałam jeszcze czarną kreskę, czego nie uchwyciłam na nagraniu. I jeszcze ostatnie szlify białym eyelinerem. Żeby wykończyć makijaż oczu, zakładam jeszcze sztuczne rzęsy Wicked Lashes, model Doe Eyes. Listeczki, które przykleję do ciała za pomocą kleju do skóry, wykonałam z grubego papieru i pomaluję je dokładnie w taki sposób, jak listeczki namalowane na skórze. I tak oto pani życie nabrała kolorów. Sama nie wiem, jak mi się to udało, ale jeszcze tego samego dnia zabrałam się za śmierć. Ale nic nie szkodzi, wszystko zakamuflujemy. A na początek odrysowuję równiuteńkie koło, które będzie moim zegarem, a tutaj widzicie kolejny projekt. Przy malowaniu tarczy zegara w ruch idą biała, żółta i brązowa farba SFX. Nie zdziwcie się, że cyfry rzymskie są tutaj w odbiciu lustrzanym. Nie przewidziałam tego.
Muszę namalować dziurę w kształcie serca, z której będzie widać ten zegar, więc sięgam znowu po szablon z poprzedniego wzoru. A to, co wystaje spoza jego obrębu, usuwam za pomocą płynu micelarnego. Ciemne przestrzenie w tej dziurze wypełniam kredką To Timer w kolorze czarnym. Kolor skóry wygładzam za pomocą podkładu w kroplach Total Control numer 02. Znów idzie w ruch Epic Ink Liner i uwierzcie mi, on starczył mi na wszystkie te wzory. Co prawda pod koniec już ledwo zipał, ale no trochę tego czarnego malowania tu było. Do namalowanych wcześniej spękań dodaję jeszcze trochę cieni. Cień dodaję oczywiście też na tarczę zegara w tych miejscach, gdzie jest ona przysłonięta. Skoro jest cień, to oczywiście muszą być też refleksy świetlne. I teraz oczywiście jeszcze trochę się muszę przybrudzić. Konturuję linię żuchwy i tak dalej, ale wszystko tak, żeby nie było zbyt pięknie. Na twarz dodam jeszcze sporo cienia, jak już będzie czacha. O właśnie ta. Przy tym ogromie pracy, które miałam z tym zadaniem, nie byłam już w stanie i nie miałam głowy po prostu, żeby nagrać backstage z tworzenia, ale pokrótce jest to prostetyk wykonany w 100% przeze mnie z masy żelatynowej. Na odlewie swojej twarzy wykonałam rzeźbę z plasteliny, następnie negatyw z gipsu, to wypełniłam żelatyną i przycisnęłam z powrotem odlewem twarzy. Kiedy żelatyna zastygła, maska była gotowa. Przestrzenie na oczy i nos najpierw maluję czarną bazą, pod cienie, a później wypełniam właśnie czarnym cieniem Primal Colors. Maskę przyklejam na klej Prozade, czekam aż zrobi się przezroczysty i wtedy przyklejam najpierw do centralnej części, a potem boki. Oczywiście mogłam maskę pomalować, kiedy nie była jeszcze na mojej twarzy. Pewnie byłoby to wygodniejsze w pewien sposób. Ale ja po pierwsze chciałam, żebyście dobrze wszystko widzieli. A po drugie, to są wszystko tłuste kosmetyki i nie chciałam zostawić odcisków łap. Przed nałożeniem farb pudruję jeszcze całość pudrem HD Finishing Powder. I maluję całość tak, żeby jak najbardziej wtopiła się w moją twarz. Zaczynam od czarnej farby SFX. Następnie samą już maskę maluję białą farbą SFX. Metodą prób i błędów najlepszy efekt uzyskałam malując ją pędzlem, ale rozcierając farbę palcem. Detale wykańczam jeszcze grafitowym cieniem z paletki Smoky and Highlights. I oczywiście kolejna warstwa pudru, żeby się nic nie rozmazało. A na koniec wpadłam jeszcze na to, żeby dodać złoty akcent. I tu znów Vivid Brights w kolorze złotym właśnie. Zarzucę na siebie jeszcze gustowną koroneczkę i gotowe. Nie mogę wprost uwierzyć, że to już koniec tej przygody z tegorocznym konkursem Face Awards. Dzięki wielkie, że byliście ze mną przez cały ten czas. Za wszystkie trzymane kciuki, trzymajcie je dalej za mnie w finale, jeśli podoba Wam się to, co robię. Ale niezależnie od wyniku, widzimy się już niedługo na moim kanale. Do zobaczenia.